Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tahini, paście sezamowej, maśle sezamowym. Dość orientalny produkt, bardzo popularny w kuchni bliskowschodniej, jednak coraz bardziej popularny w Polsce. Bardzo się z tego powodu cieszę. Uwielbiam tahiny, coraz Was też. Luna, chodź tu się połóż. Chodź tu, przejdź. No przejdź tutaj, hop. Coraz popularniejszy w Polsce. Zresztą pokażę Wam, jak powinna wyglądać prawdziwa tahina. Bo dużo osób twierdzi, że tahinę można zrobić bez problemu, w domu wychodzi im rewelacyjna, a to, co widzę na zdjęciach, jednak nie wygląda tak. Prawdziwa tahina powinna być rzadka, taka oleista. I to wbrew pozorom nie jest takie łatwe do uzyskania. Po rozpoczęciu produkcji naszego masła orzechowego, kolejnym krokiem dla mnie miała być produkcja tahiny. Bardzo się cieszyłem, rozpoczęliśmy próby technologiczne, wychodziła nam fajna. Średnia, fajna, średnia, średnia, fajna, średnia, fajna. Aż finalnie się poddaliśmy. Nie chciałem przyzwyczaić klientów do pewnej jakości, potem ją zmieniać i zapadła decyzja o poszukaniu dobrego dostawcy. Sprawdzaliśmy sporo różnych opcji, wreszcie trafiliśmy do Grecji, do pana, który całe życie robi tahinę i robi ją dużo lepiej niż my. Zresztą nie mamy się czego wstydzić, dużo klientów uważa naszą tahinę za jeden z najlepszych naszych produktów. I bardzo się cieszę finalnie, że trafiliśmy w to miejsce. Mamy rewelacyjną tahinę bez żadnych dodatków, tak płynną i za każdym razem wygląda praktycznie identycznie. Super sprawa. A czemu to jest takie trudne i czemu nam się nie udało? Wszystko zależy od wyprażenia sezamu. Ziarna sezamu za każdym razem mają delikatnie inną wilgotność. Ziarenka są bardzo, bardzo małe i wyprażyć je w punkt, żeby nie za bardzo, nie za mocno, nie za słabo. Naprawdę jest to sztuka, a to jest klucz do uzyskania takiej konsystencji. Jeżeli się nie wyprowadzi odpowiednio sezamu, nie ma szans uzyskać takiej konsystencji tahiny, a to jest kluczowe, tak? Jeżeli do takiej tahiny się przyzwyczajcie, innej nie będziecie chcieli spróbować. I tak to działa. Zresztą, jeżeli udało Ci się zrobić fajną tahinę w domu, był to prawdopodobnie przypadek. Masło, nie ma wątpliwości, jeżeli robisz masło orzechowe w domu, można zrobić fajne masło orzechowe w domu. Jeżeli masz tylko dobre orzeszki, dobry blender, zrobisz super masło. Nie ma żadnych wątpliwości. Z tahiną już to naprawdę nie jest takie proste. Zresztą nam się nie udało. Co nie znaczy, że może Tobie się nie uda, ale to w większości przypadków jest ciężkie. A na pewno nie za każdym razem. Do czego używać tahiny? Podstawa, każdy zna, to jest hummus. Zresztą tu chyba podlinkuję, mam nadzieję, że potrafię to zrobić. Ostatnio rzuciłem przepis, taki bazowy dla początkujących, najszybszy. Przepis chyba na hummus z ciecierzycy z puszki, także zrobicie go raz, dwa. Jeżeli do tej pory używaliście hummus takiego sklepowego, jest przepaść. Warto zrobić go w domu, zacząć od tego przepisu. Jeżeli Wam posmakuje, przyzwyczajcie się, zrobimy taką bardziej ambitną wersję już zgotowanej ciecierzycy, ale warto od niego zacząć, jest błyskawiczny, prosty. Hummus, znaczy nie hummus, tylko tahina jest też rewelacyjnym dipem, szczególnie na przykład do rzeczy słodkich, czyli na przykład słodkie bataty, słodkie ziemniaki, bataty, delikatnie gorzka tahina, super się komponują te smaki, tak samo daktyle maczane w tahinie, super sprawa, nie bez powodu pewnie chałwa też tak dobrze smakuje, bo to jest miód z tahiną, też fajnie się to komponuje, sos kanapkowy na przykład do różnych takich burgerów warzywnych też bardzo fajnie smakuje. A wracając do hummusu, to byłem niedawno, parę miesięcy temu w Izraelu i to było takie moje marzenie, pierwszy krok, przyjechać od razu, zjeść prawdziwy izraelski hummus. I byłem delikatnie zaskoczony, nawet rozczarowany na początku, nie smakował mi ten hummus, a długo, długo naprawdę na to czekałem. A później wróciłem do tej wersji takiej, którą jadłem wcześniej, okazała się nijaka. Hummus w Izraelu jest bardzo często mocno, mocno doprawiony właśnie tahiną. Jest aż taki gorzki, ale dzięki temu ma tą moc smaku. I aktualnie innego hummusu sobie nie wyobrażam. Zresztą spróbujcie też, bałem się tam spróbować, ale jeście hummus albo tahinę właśnie cebulą. Nabieramy sobie z miseczki cebulą. Nie zjadłem chyba, mi się wydaje, takiej surowej cebuli, jednak z hummusem albo z tahiną bardzo fajnie smakuje, te smaki się fajnie równoważą. I to chyba tyle w dużym skrócie o tahinie. Jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne filmiki o kolejnych produktach, dajcie znać, wezmę je pod uwagę przy jutrzejszej i pojutrze w materiałach. Jeżeli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco, nie przegapicie żadnego filmiku. Widzimy się jutro.
Cześć.